W Rogowie 13 stycznia odbył się już trzeci turniej młodzików i młodziczek rozgrywany w halowej odmianie hokej na trawie, rozgrywany w ramach Mistrzostw Kujawsko-Pomorskiego Związku Hokeje na Trawie, o ile w kategorii młodzik. Pierwsze skrzypce gra zespół UKS-u Bałaganów Łubianka, który po prostu dzieli i rządzi w tych rozgrywkach i jak na razie jego spotkania to nie kwestia wygranej, tylko wyniku. W rogowskim turnieju zdobywa komplet 6 punktów i z 18 punktami przewodzi rozgrywką. Za to bardzo ciekawie jest w rozgrywkach młodziczek. W tej grupie różnica punktowa pomiędzy pierwszym a trzecim zespołem to zaledwie 3 punkty i po dzisiejszym turnieju sprawa pierwszego miejsca jest otwarta. Prowadząca w grupie drużyna LKS-u Gąsawa przegrała z drugą drużyną tabeli ligowej UKS-em Laski Wielkie 2-1. I tu trzeba powiedzieć, iż wynik spotkania skrystalizował się już w pierwszej połowie meczu. Druga połowa to niewykorzystane okazje z obydwu stron. Z kolei w swoim kolejnym meczu UKS przegrywa z gospodyniami turnieju zespołem LKS-u Rogowo 4-2. W spotkaniu kończącym ten turniej zawodniczki LKS-u Gąsawa pewnie zwyciężyły Hokej Klub Pomorzanin Toruń 6-1. A oto dwie krótkie migawki z tego turnieju. Przepraszam za nie najlepszą jakość. A oto pełen zestaw wyników rogowskiego turnieju. Tak przedstawia się tabela po trzech turniejach w kategorii młodziczka. Na czele LKS Gąsawa pozostałe miejsca zajmują. Tak przedstawia się tabela po trzech turniejach w kategorii młodzik. Na czele zespół UKS-u Bałagany Łubianka pozostałe miejsca zajmują. Następny turniej zostanie rozegrany 3 lutego. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypciński.